jest maj, a to jest Maryjny miesiąc. Zaczyna się w Polsce uroczystością Królowej Polski, ale chciałbym dotknąć nie tego faktu, zupełnie czegoś innego. Maryja zostaje wybrana do jedynej misji we Wszechświecie, do zrodzenia Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. I to jest wybór niesamowity. Ale nie to jest tytułem chwały Maryi, bo to jest dzieło Boga i to jest Jego decyzja. A jednak jest błogosławiona z racji swej wiary. U Łukasza w pierwszym rozdziale jest taki krótki, jednoznaczny tekst wobec Maryi, wyśpiewany przez Elżbietę, można by powiedzieć. Szczęśliwa jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Zrodzić Boga na ziemi było dziełem Boga. To Jego decyzja. Ale stało się to dzięki jej fiat. Niech mi się stanie. Co to jest za lekcja? Mieć taki sposób życia, w której ta dyspozycyjność serca wobec Boga sprawia, że On może we mnie dokonywać wielkich dzieł. Tamto Maryjne jest jedno, ale ta metoda jest metodą Boga wobec każdego człowieka bez wyjątku. To jest dobra lekcja, majowa. Zaczynamy jej się uczyć od tej, która jest pierwszym wzorem chrześcijanina i Kościoła. To nie jest problem tylko nabożeństw. To jest problem wpatrzenia się w piękny wzór. Przecież ciągle się uczymy, jak być człowiekiem. Miłość jest cierpliwa, miłość jest łaskawa, miłość jest największa, miłość nadaje serc. Miłość jest niepojęta, miłość nie zazdrości, miłość wszystko przetrzyma, miłość największa jest.